Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry 60 sekund. Tym razem nam się uda. Tym razem widzowie nam się uda. Musi nam się udać. Oczywiście bierzemy apokalipsę i tym razem widzowie, jeżeli tym razem się nie uda, to chyba wezmę jakiś poradnik, kurde. Bo w innym wypadku jestem strasznie kijowy, że tyle razy mi się nie udało faktycznie to zrobić. Więc będzie musiał zostać poradnik czytany. Dobra, z tego co się dowiedziałem z kilku. O co to za figurka? Pan policjant, dobra. Z tego co się dowiedziałem ciekawości, to słuchajcie. Na początku warto jest właśnie brać tutaj z tą rzeczą. Mam nadzieję, że latarka zajmuje jeden. Świetnie. Ależ fantastycznie zaczynamy. Bierzemy walizeczkę. A widzowie, jak nie zostawiliście lajka, zostawcie lajka. Pozdro. Myk. I komentarz. I suba też w sumie. Apteczka. Pyk. Apteczka zajebiście się przydaje ogólnie. Co mogliśmy zobaczyć w poprzednim odcinku? Jak nie widziałeś poprzednich odcinków, serdecznie polecam. Oj. Teraz jestem, słuchajcie, w gazie, więc nie za bardzo się skupiam na tym, bo tak szybko zacząłem odcinek, nawet za bardzo wprowadzenie, nic nie zrobiłem, tak. Zaczynam i tyle. Dobra, tu woda. Mapa jeszcze, mapa, mapa, mapa. Zajebiście. Pyk. Nie wiem, czy shiftem się szybciej biega. Bierzemy Mary Jane i radio, 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 najważniejsze. Broń? Nie damy rady. Kurde. Udało się, mamy spluwę, tylko bez naboi. Ale nie wiem, czy te naboje coś dają. W ogóle walizka, powiem wam ciekawostkę, walizka została wprowadzona w DLC. O czym nie wiedziałem. No ja, no w ogóle te pierwsze rzeczy to ja grałem, jak wychodziła ta gierka. W sensie widziałem, oglądałem, jak ona wychodziła. Jakieś odcinki youtuberów. To nie, to była strasznie ukrojona wersja. I prawdopodobnie to jest walizka po Tedzie. A, jak zbieramy walizkę, to otrzymujemy różne przedmioty. Możemy chyba... tak, spójrzcie co znaleźliśmy w walizce. Więc walizka jest bardzo, bardzo fajna, bo znajdujemy tam różne przedmioty. Plus faktycznie, kiedy bierzemy ją na wyprawę, jesteśmy w stanie zebrać więcej rzeczy. Doedukowałem się od poprzedniego odcinka. Instagram, Twitch oraz Twitter macie w opisie, możecie wejść. Mój drugi kanał vlogowy, moi drodzy. I zobaczcie sobie Rewind the Best. Słyszycie? To? Nie. To może dlatego, że nikt nie mówi. Nie możemy wyłącznie gapić się na ściany, musimy coś z tym zrobić. Ale muszą być w sumie nudy w takim skronie. Ja kurwa, jakbym miał komputer w tym skronie, to chłopie. Na spokojnie myślę, internet? Internet? No internet możesz mieć tego, nie? Bez zodzi. Na spokojnie mógłbym tyle, ile by mi starczyło zapasu wytrwać. Szczęśliwym trafem widzieliśmy radio. Koło wysyłamy? Mary Jane bierzemy, bo ona pewnie będzie więcej jadła. Nie wiem, czy faktycznie je więcej, ale jest jakby dużo slotów zajmuje, żeby tak nie obrazić tutaj nikogo. Racjonujemy zapasy. No chyba nie. A, chyba tak, odwodnienie mają wszyscy. Czyli jednak zapasiki tutaj muszą zostać porozdawane. Pamiętamy jezioro, zresztą coś to by. Jezioro szybko late było tutaj wprowadzone tego. Płynięte, dobra. To nas nie obchodzi. Obchodzi nas rezultat, a w tym odcinku. W tym odcinku wreszcie nam się uda. Zwyciężymy. Mamy apteczkę. Jest tak zajebiście. Majstrując przy radiu natrafiliśmy na ledwo usłyszane przez straszne zakłócenie wrzaski głos. Głos, który chyba przemawia w obcym języku. Rety. Jeśli to Sowieci? Mieliśmy tego posłuchać, ale jaki to będzie miało wpływ na dzieci? Bliet, suka! Towarzysz. Najpierw ogarnęła nas ulga, gdy zorientowaliśmy się, że to nie Sowieci. Niestety prawda była, nie była o wiele lepsza. To byli Kanadyjczycy. Tak czy siak to cudzoziemcy i niestety nie zrozumieliśmy ani słowa z tego, co mówią. Nic a nic. To pewnie, znaczy, no nie wiem. Wydaje mi się, że... Nie no, w Kanadzie nawet nie mają nic takiego, jakiegoś tego.
Jakiś obłęd, ale to może być takie nawiązanie do patriotyzmu albo coś takiego. To jakiś obłęd. Znajdujemy pająki w każdym kącie bunkra, w naszej zupie, w naszej wodzie. Możemy przysiąść, że niektóre wciąż wracają, a za każdym razem są większe niż poprzednio. Poradnik, znaczy tutaj scout, wypowiadamy wojnę. To nie jest poradnik scout, to jest jakby... Poradnik przetrwania, podręcznik skauta, może tak. Dobra książka może rozwiązać większość życiowych problemów. To były udane łowy plus jeden zupa. Co to, nie wygląda dobrze? A Timmy by się napił. Kurde, jestem tak głodny. To jest najgorsze. Pragnienie głód. To jest najgorsze, bo czasem jestem tak głodny. Nasze informacje na temat świata zewnętrznego są bardzo ograniczone. Tak, no, radio jest koks. Że mi się strasznie chce wymiotować i to jest super kike niefajne. To jest najgorsze. Najgorsze. Znaczy nie no, jest wiele, o wiele tysiąc razy gorszych rzeczy. Tylko chodzi mi o to, że w niejedzeniu i byciu głodnym, samo bycie głodnym nie jest najgorsze. Najgorsze jest jednak moment, w którym cały czas mam ochotę wymiotować i się strasznie źle czuję dzięki temu. A ja niestety tak mam. Dobra, ja tak no nie czytam tych rzeczy, bo to są takie standardowe rzeczy. Zresztą te pierwsze odcinki ja czytałem chyba wszystko. Więc teraz nie czytam. Ty, bardzo gładziutko nam ten 10 dzień leci. Mamy, wróciła Mary Jane, jest trochę zmęczona prawdopodobnie. Tylko zmęczona, więc jest super giga cox. Nikt nie jest głodny, ty no, zajebiście. Wspomnienia, ale musimy zachować rozsądek i trzeźwy osąd sytuacji. Po bliskich dokach zazwyczaj zakotwiczone były bardzo ładne łajby, jednak z nich ocalała... Jedna z nich ocalała z ogromnej fali wywołanej przez wybuch atomowych. Prawie ocalała. To, co z niej zostało, wyglądało na dach domu naszego sąsiada. Szkoda, że nie mieliśmy aparatu fotograficznego, by uwiecznić ten widok. Z lodowni jachtu udało nam się wygrzebać kilka puszek zupy. Wygląda na to, że bogacze też są koneserami pomidorówki. O właśnie, ja mam pomidorówkę zamrożoną. Zaś teraz rozsądnie będzie zebranie wszystkich butelek i odniesienie ich do naszego schronu, co? Morska woda nie nadaje się do picia, dlatego przechowywanie zapasów świeżej wody pitnej na statku jest racjonalne. Plus dwa wody. Cholera, naprawdę lubiliśmy tę walizkę. O, szkoda. Ale coś tam zebraliśmy, ty nie jest najgorzej, poka. Good. Dobra, kites. Myślę, że na ekspedycję spokojnie. Dziś te zapuszka do naszych drzwi. Nie, walizka z ziemi zdecydowanie nie. Nie wiem, jaka jest procentowo szansa na to, ale dwa razy chyba wziąłem walizkę. No kurde. I byli wszyscy chorzy. Co się stało? Halo? Pragnienie, wygłodzenie. Wszyscy chcą zjeść, tak? Pyk. Zupy mamy dostatecznie dużo. Ja nie lubię wysyłać dorosłych, więc wyślę go. I wezmę mu maskę przeciwgazową. Nie wiem, czy... No, o, wyślijmy młodego. Bo jeżeli dorośli zginą, to wszyscy tu zginą. Znowu było pukanie. Zawsze mówię, jak jest pukane, że na pewno jakbym miał drugą słuchawkę, to bym pomyślał, że u mnie to jest. Czytamy jej apteczkę. Ja bym dał. Czy damy im coś do jedzenia? Odwodnienie? No czyli pićku. Odwodnienie? Nie, to tecik. A ty? Ty nic. O dziwo. Kurde. Pyk. Tak, trzeba. Właśnie przygotowaliśmy się do spania, gdy usłyszeliśmy pukanie. No chyba tak, no. Powinniśmy otworzyć? Wydaje mi się, że tak. Kurde, i ta jest chora teraz. Otworzyliśmy drzwi, ale nikogo tam nie ma. Cholerni kawalarze. No nie mamy już apteczki, niestety. Głodna, odwodnione. Masz, piciu. Czekamy na Timiego chyba. On ma Timmy na imię. I była taka bajka. Timmy Turner? Timmy...
Bo tak, ty mi to na 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 na. Ma, mamy da ten wiki, coś tam, coś tam, coś tam, coś. Ale muzyczka zajebista. Fajna była ta bajka, lubiłem. Wciąż będziemy siedzieć na tyłkach, czerwoni tak zrujnują naszą okolicę. Dobra, no radio zawsze wybieramy. Będziemy słuchać, co tam nadają, kurde, morcem. Widzieliśmy, że rząd nie upał i przybędzie nam na ratunek. W transmisji radiowej nie było żadnej konkretnej daty, ale z pewnością nie zostawiają nas samych na długo. Okej, okay. Będą następne instrukcje nam podawać. Pragnienie głód, głód zmęczenie. A wiecie, co bym zagrał? This war... Tak? To się tak nazywa? This war of mine? Chyba tak. Ujojoj, this war of mine. To jest chyba jedna z... To... A to nie jest tak, że This War of Mine to jakoś wprowadzili jako lekturę szkolną? Coś takiego, nie? Gierkę, która zrobili lekturą szkolną. Ale This War of Mine zasługuje na to, bo to jest zdecydowanie dobra gra. Znaczy, są lepsze, okej, okay, niż This War of Mine. Wydaje mi się, że jest naprawdę dużo gier, które warto było zagrać będąc młodym. Może Life is Strange. Są takie gry, które na pewno są w stanie ci pomóc, jak jesteś młody i nie znasz kierunku. Pewnie tych gier jest sporo. Warto jest, żeby ludzie, na przykład my, nasze pokolenie, do naszych dzieci ściągło tą... Wiecie, ten... Wiem, że teraz nie o tym i gramy w grę, ale tak mi się pomyślałem, że warto jest odrzucić ten stereotyp gramy dla rozrywki i połączyć te dwie rzeczy, rozrywka i wnioski. Tak samo filmy, to są... O wiele ważniejsze i o wiele bardziej trafiające rzeczy niż jej kurwa książki, jakiegoś, jakieś lalki czy chuju. Przecież nikt nie będzie wiedział, jak przeczyta, o co tam chodziło już. To jest bez sensu i marnowanie, najzwyczajniej w świecie marnowanie czasu. Zmuszanie kogoś, marnuj se czasu ile chcesz. Zmuszanie kogoś do marnowania czasu to jest najgorsze. Nie istnieje coś takiego jak odpowiednia chwila, aby wyjść na spacer. Wygląda na to, że będzie dość, że... Będzie to... Co? Ale wygląda na to, że będzie to dość popularna rozrywka w tym nowym świecie. Lepiej więc jak najszybciej się do tego przyzwyczaić. W związku z tym zaplanowaliśmy taką wycieczkę na zewnątrz. A gdy tego uchyliliśmy drzwi w mrok... W mroku dobiegło nas warszenie jakiejś kreatury. Mieliśmy tylko moment, aby zdecydować co robić. Strzelasz. To może był ten, Szaligo. Ale mógł tu pewna serię. No i wygląda jak karabin, który strzela serią. Szybki strzał z karabinu wystarczył, aby przegonić, a może ubić stworzenie, które czaiło się w ciemności. Stwór już nie wrócił. Nie wiem, czy to było dobre. Wygłodzenie, wygłodzenie, odwodnienie, wygłodzenie. A gdzie jest młody, ty? Odwiedził nas jakiś domokrąsca razem ze swoim marnym worem. O, nie, nie. Już chciałem dać, mówię. O, przyszli tutaj ludzie, chcą tego, damy mu. Widzowie, nie. Nie ma takiej możliwości, nie bierzemy Szarlikowa. Baliśmy się, czy Timmy da sobie radę, zył chłopak. Wyprawa na pustkowe jest nieuniknęła, ale pomyśleliśmy, że nim zapuścimy się w jakieś niedostępne obszary, warto zacząć od swojego podwórka i ulicy. W okolicy stoi mnóstwo dobrze wyposażonych domów, należących do ludzi, których nie lubimy i obrabowaliśmy bez skrupułów. Wygląda na to, że pan Jenkins z ostatniego domu po prawej pędził bimber. Znaleźliśmy u niego parę butelek, zwłaszcza ręcznie wykonane etykietami, które sugerowały wysoką jakość alkoholu. Co ciekawe, ciecz z tych butelek smakowała jak woda, więc chyba Jenkinsowi coś nie wyszło. Chyba. Jeden ze zrujnowanych domów bawiła się grupka dzieciaków. Za zabawki służyły im pokaźna sztemna prawdziwej broni i amunicji. Na duchu podniosła nas refleksja, że dzieci potrafią doskonale dostosować się do tej okropnej sytuacji. Dzieciarnia była na tyle przyjazna, że podzieliła się z nami amunicją. Okej. Okay. Głód, choroba, zmęczenie. Nie, no ja myślę, że na wyprawę... No jak, Mary Jane's chyba, co? A to było jakiś event, tak? Nie zdążyłem przeczytać, sorry widzowie. Nie udało mi się niestety przy... O, i teraz jest zmęczona. Nie wiem, o co chodziło. Telefon. Telefon był. Klasyczny tutaj. Dość klasycznie ten telefon zazwyczaj. On dzwoni. Coś sobie musiałem... Kurde, coś sobie w ręce urwałem. Oby nie. Ale chyba tak.
Łokieć, łokieć. Może być źle. Mam nadzieję, że nie. Kurwa, po co ja tyle ćwiczę? Za dużo. Boli, nie ćwiczysz. Proste. A ja boli, napierdalam tą stangę. Dopóki już nie czułem, słuchajcie, już nie czułem, że jeszcze jedno podciągnięcie sztangi i pierdolnie mi łokieć, to podnosiłem stangę, nie? Ale jak już poczułem to, że jeszcze jeden raz podniosę koniec łokcia, to zrezygnowałem. Bardzo dobrze. Dotykam to, naciskam na łokieć i boli. Jakby złamało się coś w łokciu. Normalnie naciskam, patrzcie. To mnie, ale tu. Jak naciskam, to boli. Z tej strony. Naciskam, boli. Nie, nigdy już, kurwa. A ja zawsze tak. Jak już się dorwę do ćwiczenia, to jak pojebany, żeby wszystko boli, nie? Nie potrafię jakby sobie przestać i powiedzieć, że koniec, nie? Jak ja upadnę w zawał serca, złamię coś, to wtedy kończę, nie? Pragnienie, a ty? Nic. Czyli nic w sumie. Na wyprawę możemy tam. Na tym śmieci zdemolowany obóz bandytów. Nie bierzemy szalikowa, nie ma szans. Bez szalików podążają. A drugi. Oj. Kurwa, niedobrze. Ten łokieć. Czemu ja tak sobie to robię wszystko? No ten łokieć tak samo, ty. Będzie smarowane dzisiaj. Timmy miał do wyboru głód albo własną rękę wybrał to drugie i pozostałem wymknął się ze schronu? Jak to przecież co? Jak się wymknął ze schronu? Co ty gadasz w ogóle? Odwodnienie głód. Nie no, ja mu nie dałem żarcia? Nie gadaj mi to przecież. Postaramy się przygotowania do dzisiejszej wyprawy, nie jesteśmy zwarci i gotowi. No dobra, weź maskę. Niestety walizka się zepsuła. Dobra, będzie dobrze. Zasługuję na odrobinę jedzenia. Dobra. Ty zasługujesz? Nie. Ty? Nie. Kurde, nie dałem mu żarcia chyba i się tego. Gdy Mary Jane wróciła z poprzedniej ekspozycji, nie podzieliła się z informacją, że gdzieś po drodze lekko się zraniła. Nie było problemu aż do teraz. Wygląda na to, że rany dała się infekcja. No jak się kiery, co? Nie. Kurwa, no kliknąłbym to, ale no przecież nie będę jej siekierą tego. Nie, to jest głupi pomysł. No pewnie, że będzie ranna, co? Nie, co się stało? Nie ma siekiery. Gdy Mary Jane zobaczyła siekierę, źle zrozumiała nasze zamiary i próby zacznę prędzej wychuśtać ze skronu. Na szczęście szybko ją dobraliśmy i raz oczyściliśmy jej ranę za pomocą nagrzanego ostrza siekiery. Siekiera nie nadaje się do użytku po niekonwencjonalnym zabiegu, ale Mary Jane wygląda dziś o wiele lepiej. Ja pierchruper, widzowie. Ja też źle zrozumiałem nasze zamiary. Choroba. Głód, odwodnienie, głód. Dobra. Miewamy kłótnie. Tak. Nienawidzę kłótni. Lubię se trollować kłócąc się, w sensie, a nie kłócić się poważnie, nie? Ja nigdy nie gadam poważnie. Jak się kłócę, to raczej tak dla beki, to jest super. Jak się jesteś z dwoma osobami i się kłócisz, tak wiesz, no wiadomo, że przyjaciel, dziewczyna, rodzina, zawsze się pokłócisz. Ale póki wiesz, że się, się lubicie, kochacie, to zawsze taka kłótnia typu, a ci teraz dopiekę, ha, frajerze, to robisz źle. O wiele lepiej będzie gadać, będzie działać, bo później sobie powiesz, faktycznie, może miał rację, ale dla beki się wyzywaliśmy. Jeżeli taka faktycznie kłótnia, wtedy nic nie zrozumiesz, tylko będziesz zły na drugą osobę, nie? Wygłodzenie. Pragnienie. Najedliśmy się dziś w strachu, gdy nasza mapa nagle zasiknęła się zepsutany zupełnie bez powodu. Może na skronie znawiedzono. Okazało się, że matem był ukryty safe. No czemu by nie otworzyć sejfu? Wątpię, że w sejfie coś będzie, w sensie nieprzydatnego. W sejfie raczej powinno być coś dobrego, co? Kłódka była, tak?
No, nie jesteśmy pewni kto lub co sprawiło, że mapa spadła ze ściany, ale dobrze się stało. Ten zakurzony safe krył sobie naprawdę coś użytecznego. Kłódka i Dolores wróciła. O włos brakowało, byśmy wrócili ze schronu z pustymi rekami. W ten natknęliśmy się na kościół. Poza atomowym niewybuchem zetknęliśmy na szczycie... Zatkniętym na szczycie dzwonnicy. Budynek prezentował się raczej nieszkodliwie. Całkiem liczna grupa osób wzniosła właśnie modły do bomby, intonując psalmę o błogosławionym rozszczepieniu. Miało to kompletnie wariacko, ale ludzie wydawali się dość przyjaźni. Bardzo mi ludzie... To jest... Jak Fallout, ty. Tam też był, nie? Ci bardzo mi... Jak nie widzieliśmy spać, seria z Fallouta. Ci bardzo mi ludzie podarowali nam trochę zupy. Sekciarze zdecydowali, że woda święcona jest im całkiem zbędna. Z naszą nieboską pomocą stał się cud, który przeistoczył całkiem puste butelki po winie w całkiem pełne butelki z wodą. Git. Tylko apteczka by się raczej przydała. Odwodnienie. Odwodnienie. No dobra, to ty woda. Nie wiem, ty, jesteśmy tak dobrze chyba zaopatrzeni, że ja bym tak zrobił. Na mój koszt. Wysyłamy kogoś, Mary Jane wysyłamy. Dostaliśmy kolejny komunikat rządowy trwający przygotowania wojska do ewakuacji. Tam by wszyscy ocaleni stawili się w określonej z góry lokalizacji. Jakiś znak świadczący o tym, że żyjemy i jesteśmy gdzieś w pobliżu. Problem w tym, że mamy do dyspozycji tylko współrzędne geograficzne. Potrzebujemy więc mapy, by dokładnie namierzyć miejsce spotkania. Dobra, zajebiście, może wreszcie się uda wygrać. Może wreszcie będzie koniec i przetrwaliście taki napis czy coś. Wystarczyło nam tylko rzucić okiem na mapę, aby zdobyć wszystkie potrzebne informacje. Udaliśmy się na wyznaczone miejsce i zaczęliśmy wiadomość w butelce. Głód, choroba, głód, strudzenie. Dobra, musicie przetrwać wszyscy. Mają więcej chęci na wycieczkę, inni mniej. Mary Jane idzie. Maską. Bo ona i tak, te dzieciaki możemy wysyłać ogólnie. Nawet jeżeli my padniemy, to i tak to dziecko by nie przetrwało. Kłód choroba, kłód wycieńczenie, strudzenie. Macie żarcie. Czemu by nie? Nie wiem, czy to da im jakieś więcej siły, czy coś. Nie walczymy już, ale ile to potrwa? Czemu lekarza? No dobrze, dobrze. Wycieńczenie, zmęczenie, strudzenie. Wycieńczenie, strudzenie. Ale głodni nie jesteście. Puskawy jest pełne niespodzianek. Na przykład weźmy tego mężczyznę, który obecnie ma łamocze w nasze drzwi. Twierdzi, że sporo by dał za parę sztuk porządnej amunicji, że powinniśmy dokonać transakcji. A czemu szachy? Nie rozumiem. A że zagramy z nim w szachy. Ale się pośmieliśmy chociaż, co? Ten amunicję zawaraliśmy w Warszawie. Nieznajomy nie powiem naszych intencji i próbował nam wytłumaczyć, co takie jest amunicja. Co to takiego jest co to takiego jest amunicja? Udawaliśmy więc uparcie, że nie rozumiemy ani słowa z tego, co mówi. Nie się bawiliśmy do momentu, gdy mężczyzna wyszedł ze schronu, zabierając ze sobą nasze Warszawy. Co za dupek. Ale fujarson. Pragnienie wycieńczenie. Pragnienie wycieńczenie. W tak niewielkiej przestrzeni człowiek wyczuje każdy zapach. To przez fetor dochodzący z otworu ściany obrzydliwie powinniśmy coś zbadać, bo zbyć się przyczyny. Chyba tak, bo tam znajdowaliśmy zazwyczaj zupę. Z tego co pamiętam. Znaczy ostatnio umarliśmy wtedy, ale w poprzednim chyba odcinku, ale... Tak, mam zupę. Ale to akurat, bo nie dawałem im górze jedzenia. Odwodnienie obydwaj. Pyk, pyk. Dobra. Jest dobrze, jest 30 dzień, no widzowie. Lepiej być nie może. O nie, jest tragicznie jest. Czemu w takim momencie zawsze jak powiedz lepiej być nie może, to wychodzi coś takiego, kurwa. Wycieńczenie, szaleństwo. Wtedy. Ja pierd... Długa choroba i sobie nie mogę skończyć się dobrze. Ted odszedł we własnym śnie. Ojojoj. Oj. Dobra. W takim razie dostajesz wszystko i musisz się trzymać na duchu. Proszę, przeżyj ty. Ja.
Demet. Co tym razem? Sami sobie poradzimy, umiemy o siebie zadbać. Mary Jane obiecała wrócić prędko, ale do dzisiaj nie ma. Trzeba się gorzej z dnia na dzień. Kasza gorączka bóle w klatce piersiowej nie wyzdrowiała. Zawsze te 30 kilka dni, no nie uda mi się przetrwać, widzowie. Nie wiem, kurwa, jak to trzeba zrobić, ty. Może nie trzeba ich wysyłać na tego, na ekspedycję. Ajajaj, nie wiem, który to odcinek z 30 sekund, ale na pewno bawiłem się przednio. Do następnego odcinka się przygotuję, przeczytam sobie jakiś poradnik może, albo coś takiego. Widzimy się jutro, w każdym bądź razie, bo odcinki na tym kanale są codziennie, a czasem i dwa razy dziennie. Zostawcie lajka, komentarz, dzwonek, subskrypcję, wpadnijcie w Twitch, Twitter oraz Instagram macie w opisie, mój drugi kanał vlogowy. Zobaczcie sobie Rewinda, bo jest perełką. Życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, trzymajcie się i widzimy się jutro. Pa, pa.